Co można robić z podłogą po angielsku? Czyścić! Po angielsku miało być. Ale mopować to już by może przeszło, bo brzmi dość podobnie, prawda? W dzisiejszym materiale pokażę Ci, jak z trywialnych, codziennych czynności, które nas otaczają, a przynajmniej powinny, możemy wyciągać lekcje z angielskiego. Jak wiesz, jestem zwolennikiem takiego ćwiczenia opisz obrazek, describe the picture. I tutaj mamy doskonały tego przykład. Możemy spojrzeć na naszą zwykłą, codzienną podłogę i zastanowić się, co ja mogę z nią zrobić. Tych opcji jest całkiem sporo i o wszystkich Ci dziś opowiem. Więc na początek mopowanie. Mop to takie urządzenie do czyszczenia podłóg, Ale po angielsku to brzmi trochę inaczej. To brzmi bardziej jako takie map. To jest coś pomiędzy A i O. Map. Tak jakby mapa. Map the floor. Nawet Tony, który mówi po polsku mopowanie, on mówi tak jakby mapowanie. So map the floor. Tak mogłaby powiedzieć do ciebie na przykład twoja żona, czy mama, czy ktokolwiek inny, kto wydaje polecenie, taką gorącą prośbę. Zmopuj, wymopuj, przemopuj. No właśnie, jak to będzie po polsku. Po prostu dokonaj mopowania podłogi. Map the floor. Co jeszcze? Można, a nawet trzeba podłogę zamiatać. I po angielsku zamiatać to będzie sweep. Zauważ, że jest tutaj takie słowo sweep z dwoma e. Sweep the floor. I ono czasem może mylić się osobom, które to piszą, ze słowem swipe. Bo to słowo swipe jest dość powszechnym słowem w obecnych czasach. Swipe to znaczy przesuwać. Na przykład możesz przesunąć palcem w jakimś programie, ale podłogę sweep zamiatamy. No to jak mamy sweep, to podobnym słowem do tego będzie, no właśnie, jakbyśmy to wypowiedzieli. Zawsze sprawdzaj nowo poznane słowo i sprawdzaj jego wymowę. To słowo to wipe. I wipe oznacza wycierać coś. Na przykład brać jakąś ścierkę i wycierać coś. I co ciekawe, ten zwrot wipe the floor będzie oczywiście oznaczał zetrzyj podłogę, wytrzyj podłogę, bo na przykład coś się rozlało, albo po prostu przemyj ją. Wipe the floor. Natomiast jest to także związek frazeologiczny. Możesz usłyszeć to w sytuacji takiej, że somebody wiped in the past, w czasie przeszłym, the floor with somebody. Czyli ktoś wytarł sobie podłogę kimś. Jak myślisz, co to może znaczyć? Dość intuicyjne, prawda? Ktoś kogoś po prostu zniszczył w jakiejś walce, w jakimś starciu. Ktoś kogoś sponiewierał. She wiped the floor with her opponents. Czyli dosłownie pościerała podłogę jej przeciwnikami. I taki zwrot z pewnością usłyszysz w filmach, serialach, może w jakichś piosenkach. Co jeszcze można robić z podłogą? Ja wiem. Odkurzać. Po angielsku miało być. Najpopularniejszym słowem związanym z odkurzaniem będzie vacuum. I samo słowo vacuum oznacza próżnię, ale jest też używane jako odkurzacz, bo on tak, wiesz, zasysa, tworzy próżnię. So vacuum cleaner to jest po prostu odkurzacz. Taki próżniowy czyścik. So vacuum the carpet. Ale jak ktoś nie ma, to też może sobie odkurzać podłogę. So vacuum and vacuuming, odkurzanie. I na sam koniec będzie coś, co być może będzie dla ciebie zaskoczeniem. Popatrz. Kojarzysz to słowo. Jeżeli nie znasz jego drugiego znaczenia, to może cię to zaskoczyć. Już za chwilę wszystko wyjaśniam. Natomiast jeżeli ten materiał ci się podoba, już teraz możesz dać mi o tym znać, na przykład właśnie w taki sposób. Łapki, serduszka, udostępnienia, wszystko to mile widziane. A jeżeli chcesz zostać ze mną nieco dłużej, to koniecznie zostaj ze mną w projekcie Enlina do 500 zwrotów. Sprawdź prezentację Enlina do 500 zwrotów, ponad 500 zwrotów angielskich podzielonych na kategorie do tego ćwiczenia, do tego odsłuchiwanie materiałów audio z native speakerami. No i wszystkie te zwroty, które są tam zawarte, po prostu rozbijam na czynniki pierwsze. Przetłumaczę je łopatologicznie, tak żeby każdy mógł je zrozumieć i łatwo zapamiętać. A teraz wracając do tego słowa. No właśnie, zastanów się, jak byśmy to wymówili. Gdyby to było napisane wielką literą, to prawdopodobnie chodziłoby o narodowość. I wtedy wymówilibyśmy to coś w stylu Polish. Polish. Taki bardziej po. Oczywiście ktoś może bardziej płasko, ale jeżeli chcesz odróżnić to słowo jako narodowość, to warto tak zawinąć. Takie Polish. I'm Polish. I live in Poland. Natomiast pisane małą literą gdzieś w środku zdania, to prawdopodobnie jest czasownik związany z polerowaniem. I wtedy ono brzmi tak nieco bardziej płasko. Takie polish. Polish. Takie czasem to O jest czymś pomiędzy A i O. Czasem nawet ktoś mógłby to wypowiedzieć coś w stylu polish. Polish. I jeżeli cokolwiek polerujesz w języku angielskim, użyjesz tego słowa polish. Polishing. And you can polish the floor. Możesz ją wypolerować czymś, jakąś pastą. I czym tam tylko zechcesz polerować. Więc jeżeli to było dla Ciebie ciekawostką, nieznaną wcześniej, no to teraz już musisz coś od siebie dorzucić, bo tego typu ciekawostek w rękawie mam znacznie więcej. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.